Szanowni Państwo Profesorowie, chcę już tak oficjalnie bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować Wam za to, że przyjęliście zaproszenie do pracy w ramach Rady Narodowego Kongresu Nauki. To jest dla nas i dla mnie osobiście ogromny zaszczyt, że będziemy mogli współpracować z tak niezwykłym gronem zarówno czołowych, znanych już na świecie polskich naukowców, jak i też z gronem młodych, ale już wybitnych i mających też międzynarodowe sukcesy adeptów, wychowanków państwa profesorów. Żeby określić, do czego zmierzamy, warto zdefiniować precyzyjnie, w jakim miejscu jesteśmy. Parę liczb. Polska jest na 24. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o poziom PKB, poziom zamożności. Pod względem nakładów na naukę nie jesteśmy na miejscu 24, ani na 20 czy 15, a powinniśmy być. Jesteśmy na miejscu 37, a więc polska nauka jest dramatycznie niedofinansowana. Skoro jest tak źle z finansami, to można by sądzić, że pod względem dokonań naukowych jesteśmy też gdzieś tam koniec czwartej dziesiątki na świecie. Jest inaczej. Wbrew temu, co się często w Polsce mówi o naszej nauce, jesteśmy w ostatnim rankingu, awansowaliśmy już na miejsce 19. A więc mimo tego fatalnie niskiego poziomu finansowania nauki, polscy naukowcy prezentują światowej klasy dorobek. Jak jest z polskimi uczelniami? Tu, jeżeli chodzi o poziom finansowania, nie jest tak źle jak z nauką. Pod względem nakładów na badania i rozwój jesteśmy na poziomie połowy średniej unijnej. Pod względem finansowania szkolnictwa wyższego jesteśmy prawie na poziomie średniej, ale polskie najlepsze uczelnie spadły do 500 rankingu szanghajskiego. Nie ma ich w 100 rankingu Timesa i cokolwiek krytycznego nie mówilibyśmy w pełni zasadnie o miarodajności tych rankingów, to na pewno wszyscy mamy poczucie, że jest pewien strukturalny problem z polskimi uczelniami. Rząd, który mam zaszczyt reprezentować, ma pewien plan na Polskę. Plan, który nazwaliśmy Planem Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego istotą jest przeprowadzenie polskiej gospodarki, a właściwie przeprowadzenie Polski pod względem cywilizacyjnym z fazy gospodarki imitacyjnej w fazę czwartej rewolucji przemysłowej, fazę gospodarki naprawdę innowacyjnej. Nie da się tego osiągnąć bez oparcia polskiej gospodarki w większym niż do tej pory stopniu na osiągnięciach i dorobku polskich naukowców. Wiemy też, że musimy zmienić dużo na polskich uczelniach. Czy wiemy, co chcemy zmienić, czy wiemy, w jaką stronę pójść, czy wiemy, jakie konkretnie rozwiązania chcemy wprowadzić. Byłoby uzurpacją ze strony mojej, ze strony moich współpracowników, gdybyśmy środowisku akademickiemu powiedzieli tak, my wiemy, co trzeba zrobić dla waszego dobra. Nie, jest odwrotnie. Dobre rozwiązania, mądre rozwiązania muszą być wypracowane w podwójnym dialogu. W dialogu między środowiskiem akademickim, a ministerstwem, czy szerzej rządem, oraz w wewnętrznym dialogu w ramach środowiska akademickiego. W ramach tego środowiska, bardzo niezwykłego środowiska, ścierają się różne poglądy, różne koncepcje, różne punkty widzenia, a różne uzasadnione interesy. Trzeba je zharmonizować. Trzeba wskazać też wyraźny wektor zmian, a potem szukać rozwiązań, które będą optymalne w polskich realiach. Ja niedawno ogłosiłem taką kierunkową strategię rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Ona ma długą nazwę,
ale rozłożę tę nazwę na czynniki pierwsze. To jest strategia na rzecz doskonałości naukowej. To jest pierwsze, podstawowe kryterium. I chcę zapowiedzieć, że priorytetem dla tego rządu i dla mnie osobiście w tej kadencji będzie położenie nacisku właśnie na podniesienie jakości polskiej nauki. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj ogromny potencjał i równocześnie rozmaite bariery, zarówno finansowe, jak i strukturalne, żeby w lepszym stopniu ten potencjał wykorzystać. To jest także strategia na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego. Polskie uczelnie potrzebują zmian. Na czym te zmiany będą polegały? O tym będziemy wielokrotnie z Państwem i z całym środowiskiem akademickim debatować. Moje wyjściowe, podkreślam, wyjściowe stanowisko, które być może zostanie przez Państwa zakwestionowane, być może zostanie w istotny sposób zmodyfikowane. To wyjściowe stanowisko jest takie, że potrzebujemy więcej środków na szkolnictwo wyższe, ale też nowych zasad finansowania, zasad takich projakościowych. Pewne rozwiązania już tutaj zaproponowaliśmy, ale potrzebujemy też nowego typu uczelni, przekształcenia nie wybranych i wskazanych przez ministerstwo w uczelni, ale takich, które podejmą wewnętrzny trud przekształceń i podejmą konkurencję o to, żeby uzyskać status no właśnie tego nowego typu uczelni, czyli uczelni badawczych, uczelni kształcących w sposób elitarny, nie bójmy się tego słowa, każdy naród potrzebuje elit i równocześnie uczelni, w których uwolnieni od nadmiaru dydaktyki naukowcy będą mogli w większym niż do tej pory stopniu poświęcić się badaniom. Nauka ma bardzo wielorakie i głębokie sensy. Nie da się rozwijać państwa, rozwijać narodu bez pewnej tkanki duchowej. Polacy potrzebują zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów nauki. Będziemy na pewno, ja osobiście będę kładł większy niż do tej pory nacisk na przykład na rozwój polskiej humanistyki. Ale jest w oczywisty sposób pewien obszar, który z różnych powodów także będzie priorytetem. To jest ten trzeci składnik strategii. Partnerstwo. Partnerstwo między nauką a biznesem. Musimy te dwa światy, które do tej pory dosyć słabo do siebie przystają, słabo ze sobą współpracują, musimy je nauczyć, czy wspólnie uczyć się partnerstwa. Wiele się musi zmienić po stronie nauki, wiele się musi zmienić po stronie gospodarki, żeby naprawdę ta gospodarka mogła skutecznie, umiejętnie czerpać z naprawdę wybitnego dorobku polskich naukowców. I jest wreszcie czwarty obszar. To jest ta strategia, którą będziemy konsekwentnie realizować przez najbliższe 3 lata. A mam nadzieję, że moi następcy, przynajmniej co do kierunku, będą ją podtrzymywać. To jest także strategia na rzecz społecznej odpowiedzialności nauki. Nauka nie może zamykać się w wieży z kości słoniowej. Nauka ma swoją misję także popularyzacyjną. Naukowcy mogą we wspaniały, twórczy sposób wspierać rozmaite oddolne inicjatywy, tę tkankę społeczeństwa obywatelskiego, jaką są na przykład uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety dla dzieci, wiele innych działań. Będę te działania i będziemy te działania wspierać również jako ministerstwo. To są, proszę Państwa, wyjściowe kierunki, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że każdy z tych priorytetów wymaga głębokiego, poważnego namysłu, wymaga zderzenia różnych racji, różnych punktów widzenia. Prawda wykuwa się tylko poprzez dialog, poprzez rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to, że przyjęliście zaproszenie do rozmowy ze mną, z ministerstwem, ale bardzo liczę też na to, że znajdziecie Państwo partnerów dla siebie, dla Rady,
partnerów do dialogu wewnątrz środowiska akademickiego. To jest najważniejsze z mojego punktu widzenia zadanie dla Rady. Zadanie animowania twórczej dyskusji, twórczych sporów. Będziemy się spierać, w tym gronie się będziemy wspierać, na zewnątrz się będziemy wspierać, potem w Sejmie się będziemy spierać. I dobrze, wierzę, że w ten sposób dojdziemy do lepszych rozwiązań. Skoro obraliśmy metodę dialogu, skoro ministerstwo nie chce narzucać gotowych, wypracowanych rozwiązań, które powstają tutaj za biurkami ministrów czy urzędników, tylko ogłosiliśmy konkurs na nowy projekt ustawy, wyłoniliśmy kilka konkurencyjnych zespołów i skoro organizujemy w przyszłym roku Narodowy Kongres Nauki, to chciałbym bardzo, żeby wszystkie te wydarzenia włączyły jak najszersze spektrum środowiska naukowego. Mnie samemu, moim współpracownikom, ministerstwu nie uda się tego osiągnąć z wielu powodów. Możemy to osiągnąć tylko dzięki Państwa pomocy, dzięki Waszemu autorytetowi w środowisku naukowym, dzięki temu, jak ogromny potencjał intelektualny, koncepcyjny sami potraficie wnieść do tych debat. Chciałbym bardzo, żeby to, co wspólnie wypracujemy, wspólnie, czyli nie tylko tutaj na tej sali, ale w tym szerokim i podwójnym dialogu, żeby to uruchamiało pewne procesy. Ja mam świadomość, że te procesy budowy nauki na światowym poziomie, budowy uczelni, które konkurują z najlepszymi uczelniami w Europie, a potem miejmy nadzieję, że kiedyś z najlepszymi uczelniami na świecie, że to wszystko jest procesem długoletnim. Teraz chodzi o to, żeby z jednej strony wskazać kierunek, z drugiej strony wypracować mechanizmy dochodzenia do tej doskonałości naukowej, do tego partnerstwa między nauką a biznesem, do powołania uczelni badawczych, generalnego podniesienia jakości kształcenia na polskich uczelniach i tak dalej, i tak dalej. Za moment oddam głos mojemu przyjacielowi, który zgodził się pokierować pracami Rady, ale chcę Państwu powiedzieć, że dla nas w tym całym skomplikowanym przedsięwzięciu, jakim jest modernizacja polskiej nauki i polskich uczelni, Rada będzie rzeczywiście najważniejszym gremium opiniotwórczym. Będę się starał w miarę mojego, nie ukrywam, napiętego kalendarza, możliwie jak najczęściej uczestniczyć w Państwa obradach. Mam nadzieję, że będziemy się też systematycznie spotykać przy okazji kolejnych konferencji, które poprzedzą Narodowy Kongres Nauki. I mam nadzieję, że kiedy we wrześniu 2017 roku spotkamy się, to mogę już ogłosić oficjalnie, spotkamy się w Krakowie na kongresie, to będziemy mogli przedłożyć nie tylko środowisku akademickiemu, ale całemu polskiemu społeczeństwu dobrze przemyślany i wspólną koncepcję tego, jak ma wyglądać polska nauka i polskie uczelnie. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że Państwo gotowi z nami współpracować.